jakiś śpiewnik szlagieru polskiej muzyki rockowej w sam raz do zagrania na gitarze przy ognisku! W dość łatwy sposób. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Wielkiego Śpiewnika Szlagierów Polskiej Muzyki Rockowej w sam raz zagrania na gitarze przy ognisku w dość łatwy sposób. W dzisiejszym odcinku na życzenie użytkownika Francis The Clarks, jednoręki bandyta Tilogu. Będziemy potrzebowali jedynie trzech akordów, tabela za mną, jak i w opisie filmu. Pamiętajcie, że moja gitara jest przestrojona o cały ton w dół. Jazda! Gdybyś się znalazł w okupowanej Warszawie w roku na przykład 41, gdyby ci dali do podpisania papier, czy byś podpisał Volkslistę? Gdybyś się znalazł w okupowanej Warszawie w roku na przykład 41, gdyby ci dali do podpisania papier, czy byś podpisał Volkslistę? Czy byś podpisał ją, ją? Czy byś podpisał ją? Czy byś podpisał ją? Czy byś podpisał ją? Gdyby ci dali kilogramy dolarów za sprzedanie swojego kraju CIA bądź KGB, czy na to zgodziłbyś się? Gdyby ci dali kilogramy dolarów za sprzedanie swojego kraju CIA bądź KGB, czy na to zgodziłbyś się? Czy na to zgodziłbyś się? Czy na to zgodziłbyś się? Czy na to zgodziłbyś się, się? Czy na to zgodziłbyś się? Gdybyś pewnego dnia nad ranem poczuł, że już nie jesteś panem i że masz otwór zamiast laski i już nie jesteś płaski. Gdybyś pewnego dnia nad ranem poczuł, że już nie jesteś panem i że masz otwór zamiast laski i już nie jesteś płaski, czy pasowałoby ci to, to? Czy pasowałoby ci to? Czy pasowałoby ci to, to? Czy pasowałoby ci to? Dzięki wielkie! Jeżeli materiał pomógł wam w jakikolwiek sposób, wesprzyjcie mi łapką w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, sprawdźcie pozostałe numery i dajcie mi znać, co chcielibyście ogarniać w przyszłości. Na razie! Zostawmy za sobą wszystko!